rozpoczynamy walkę wieczoru od 12 gali Polsat Boxing Promotion pomiędzy Pawłem Czyżykiem a Draganem Lepej. Co to będzie za pojedynek, którego stawką są dwa mistrzowskie pasy? Wszelkie statystyki nie mają tutaj większego znaczenia. Niech teraz przemówią pięści. O, bardzo szybko, bo już w pierwszej rundzie otworzył nam się ten pojedynek. Chyba lepiej to uspokoić. Lewy proste Pawła nie mogą być pchane, bo wtedy są wolniejsze i dają szansę na skontrowanie prawym sierpowym Lepejowi. Ale niebezpieczny jest ten prawym cep, którym próbuje częstować Polaka Lepej. Systematycznie poluje na to uderzenie. O, teraz dobra kombinacja dwóch sierpowych. Jeden w dół, drugi w górę. Wyprzedzaj go prostymi. Słyszymy właśnie podpowiedzi z narożnika Czyżyka i to jest właśnie dobra recepta na to, jak trzymacie w bezpiecznym dla siebie dystansie Lepej. I teraz zamknął Rumuna w narożniku Polak. W narożniku przy linach. Teraz jeszcze Paweł Czyżyk swojego rywala. Kilka mocnych ciosów zostało wypłacone, ale też nie może zapominać o defensywie. A ryzyko właśnie przyjęcia mocnych ciosów od rywala jest spore. I jest problem niestety Pawła Czyżyka. Bezlitośnie Lepej idzie po pierwszy knockdown. Trafił kombinacją lewy, prawy, prosty Polak. I kolejna długa seria, wykonanie Pawła Czyżyka. I odpowiedź Lepeja. No taki niebezpieczny lewy na lewy. Doszedł celu. Doszedł do szenki Pawła Czyżyka, ale na szczęście bez żadnych konsekwencji. Teraz dobra kombinacja Fury. W ostatniej sekundy tradycyjnie każdy z zawodników ma ochotę zaznaczyć, aby sędziowie byli dla nich łaskawi. No. O, czyżby? Lepiej też oddaje sierpami. Sprawił wrażenie, ale też mogła być to zasadzka na Polaka, że jest zraniony Lepej. A Paweł też popełnia błąd, porusza się cały czas swoją lewą stronę, wchodząc na mocniejszą prawą rękę Lepeja i Lepej trafił znowu kolejny prawy. Próbuje odgryzać się prawym prostym jeszcze Dragan Lepej. Bo to jest czas, aby już Rumun postawił wszystko na jedną kartę. Ostatnie 30 sekund. Nieustający w zasadzie od pierwszej sekundy tego pojedynku doping dla miejscowego bohatera Pawła Fury Czyżyka, który jest oczywiście na najlepszej drodze do tego, aby za chwilkę cieszyć się pasami WBA i IBO. Koniec walki. Myślę, że bezdyskusyjne zwycięstwo Polaka. Zwycięzcą tego pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje...